Julita Krajewska, dzień dobry. Cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać. Ostatnio zdecydowałaś się ujawnić w prasie. Jesteś nieślubną córką Seweryna Krajewskiego. Co się działo z Tobą przez te wszystkie lata? Kiedy i w jaki sposób dowiedziałaś się o tym, że jesteś córką Seweryna Krajewskiego? Od najmłodszych lat, jak miałam 4-5 lat, to najbliżsi w rodzinie przypominali mi, że ten pan, który śpiewa w telewizji, jest moim ojcem, więc od takiego młodego wieku już wiedziałam, że taty nie ma w domu. Mój ojciec jest tylko w telewizji. Czy twoja mama opowiadała ci o ojcu, gdy byłaś małą dziewczynką? W domu nie mówiło się na ten temat tak naprawdę. To było oczywiste, więc mama raczej nie rozmawiała. Ona jest osobą skrytą, ale krewni i inni bliscy w rodzinie zawsze mi przypominali, bo byłam podobna do swojego ojca i zawsze mi to przypominano, szczególnie jak widzieli go w telewizji. Jesteś nieślubną jego córką. Jak ojciec przyjął fakt, że ma córkę? Wiem, że ojciec nie chciał, no nie wierzył w to, że jestem jego dzieckiem. Były problemy, dlatego w tamtym czasie mama postanowiła podać go do sądu i udowodnić, że on jest ojcem. Trwało to parę lat, ale rozprawa zakończyła się tym, że sąd uznał na podstawie badań krwi i badań antropologicznych, że faktycznie jestem jego córką. Czyli musiało dojść do rozprawy sądowej. Tak, dlatego że ojciec zawsze negował, wypierał się. Był nieuchwytny, więc to było tylko jedno rozwiązanie. Mama była bardzo młoda, miała 18 lat, więc no i tak jak wspomniałam, mój ojciec wówczas był bardzo popularny, bardzo rozchwytywany, zajęty swoją karierą, więc nie miał czasu na rodzinę. Czasu na mnie. Rodzice twoi byli wówczas bardzo młodzi. Musiało to być dla nich obojga trudne emocjonalnie. Tak. Ludzie w wieku 18-21 lat są bardzo młodzi i nieprzygotowani oczywiście na dziecko. A dlatego uważam, że moja mama uważam to za bardzo szlachetne z jej strony, że w tym wieku jednak zdecydowała się mieć dziecko i zdecydowała się wychować mnie. I no, jestem za to bardzo wdzięczna, bo jest to bardzo szlachetne i to był bardzo trudny wybór na pewno dla niej. Szczególnie, że ojciec był bardzo słynny i była to sprawa bardzo kontrowersyjna, ale tak jak mówię, moja mama była bardzo młodą dziewczyną, więc no, to nie należy nikogo obwiniać tutaj nawet. Po prostu tak się stało i trzeba zaakceptować tą sytuację taka, jaka była. Rozumiem, a czy sam zrzekł się władzy rodzicielskiej? Sąd zadecydował o pozbawieniu go praw rodzicielskich, z tego co wiem, z dokumentów. A jak sobie radziłaś w dzieciństwie z tym, że jesteś córką tak słynnego artysty? No nie było to łatwe, dlatego że od najmłodszych lat zawsze mówiono mi, jak jestem bardzo do niego podobna. I w
szkole często zadawali mi pytania o ojcu, a na które nie miałam odpowiedzi. I to powodowało, że czułam się bardzo niezręcznie i nie wiedziałam, jak się zachować w takiej sytuacji. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Czasem słyszałam, jak dziewczyny słuchały przebojów czerwonych gitar i nie wiedziałam, czy mam razem z nimi słuchać, ale wybierałam co innego. Pamiętam, zawsze grałam w gumę na przerwie, więc to mnie tak trochę irytowało, ale przyzwyczaiłam się do tego i nie było wyboru, musiałam jakoś sobie z tym radzić emocjonalnie, ale nie było to łatwe, szczególnie właśnie w wieku takim, wieku nastolatki. A jak się czułaś przez te lata, będąc odsuniętą, ukrywaną przez ojca? Byłam trochę zawstydzona tym. Byłam zawstydzona tym, że pomimo, że były dowody na to, że jest moim ojcem, ojciec nigdy nie traktował mnie jako swoją córkę. No, traktował mnie tak, jakbym nie istniała. Więc było to dla mnie trochę, bardzo zawstydzające. Czy kiedykolwiek spotkałaś się z ojcem? Tak, jak miałam 18 lat i dostałam swój dowód osobisty, to postanowiłam pojechać i spotkać się z nim. Znalazłam jego adres w dokumentach, więc mój ojczym pomógł mi pojechać i odstawił mnie na stacji kolejowej, a później ja poszłam sama pod jego drzwi, zapukałam do jego drzwi i akurat tak się złożyło, że on otworzył. I pamiętam, jak otworzył, to był bardzo zaskoczony. Wpuścił mnie do środka, nic nie mówiąc, ale wiedział chyba, że to ja się przedstawiłam, kim jestem. Więc bez problemu weszłam do środka i mieliśmy krótkie spotkanie. Zbyt wiele nie pamiętam z tego spotkania, bo było ono bardzo krótkie, parę słów wręcz, ale to, co mi utkwiło w pamięci, to jego studio nagraniowe i to, że pamiętam, powiedział, że zostałam inaczej wychowana, więc szkoda, bo on inaczej by mnie wychował. Nie za bardzo rozumiałam wtedy, co on przez to rozumie, bo czułam się, że zostałam bardzo dobrze wychowana. A poza tym też pamiętam, że na koniec uściskał mnie, dał mi swój numer telefonu i było to takie dość pozytywne, więc wyszłam bardzo zadowolona. Wiedziałam, że dobrze zrobiłam, że pojechałam i go spotkałam. A po tej wizycie robiłaś kolejne próby kontaktu? Tak. Następnym razem jednak coś się zmieniło. Nie chciał się ze mną widzieć. Nie chciał się ze mną widzieć, nie chciał nawet rozmawiać przez telefon. Więc byłam bardzo naturalnie rozczarowana, ale doszłam do wniosku, że być może ingeruję w jego życie rodzinne, bo wtedy, jak pojechałam drugi raz i trzeci, to była jego rodzina cała. Doszłam do wniosku, że nie powinnam ingerować, może, że moją osobą przysporzę im problemów, więc postanowiłam tego nie robić.
kiedykolwiek poznałaś przyrodniego brata? Nie. Jak odwiedziłam ojca wtedy, to on był w domu, ale nie zostaliśmy sobie przedstawieni. Więc nie znam go. Dlaczego teraz, po kilku dekadach, zdecydowałaś się opowiedzieć historię swojego życia? Doszłam do wniosku, że nadszedł czas, żeby ujawnić prawdę, taką jaką ona jest. Wcześniej nie miałam odwagi na to. Dojrzałam do tej decyzji i uznałam, że nie chcę więcej być czyimś sekretem. Moje istnienie nie powinno być czyimś tajemnicą. Nie ma na to powodów, to jest niepotrzebne. Jesteśmy wszyscy dorośli. Sytuacja ojca się zmieniła, ponoć rozstał się z żoną, jego syn jest dorosły, więc uznałam, że teraz ujawnienie nie spowodowałoby problemów w rodzinie, jeśli już. Więc uważam, że jest to odpowiedni moment. Jest jeszcze jeden powód. Ostatnio dostałam odpowiedź na mojego e-maila od ojca, pierwszą po tylu latach, więc w niej on mówi, że nie uzna mnie jako córki, że w tamtych czasach, kiedy się urodziłam, nie było testów DNA, więc wywnioskowałam z jego wypowiedzi, że ma chyba wątpliwości dalej. Więc jeżeli je ma, to nie ma sprawy, możemy zrobić test DNA w każdej chwili. Nie wiem, gdzie jest, jeżeli, no, dla mnie to też byłoby ciekawe, bo, chociaż jestem przekonana, nie mam żadnych wątpliwości, ale żeby rozwiać mu jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli je ma, to nie ma sprawy, teraz to jest bardzo proste. Zapraszam. Rozumiem. A czy słuchasz muzyki ojca? Czy wzbudza ona w tobie jakieś emocje? Tak naprawdę przyznam się, że nie. Dlatego, że w przeszłości słysząc jego wielkie przeboje w radio i widząc, jak ludzie uwielbiają jego piosenki i jak ich ta muzyka przenosi w inny wymiar, byłam zakłopotana. Ja jakoś nie odbierałam jego muzyki w taki sposób, dlatego że miałam właśnie ten bagaż taki emocjonalny, bo zastanawiałam się, dlaczego nie umie dotrzeć do mnie. Więc jakoś zawsze słyszałam muzykę, często nie dało się nie słyszeć. Przyznaję, że są to wspaniałe przeboje, to fakt, ale za każdym razem, jak słucham muzyki ojca, szczególnie z tymi sentymentalnymi słowami, to jakoś się dziwnie czuję. Te słowa do mnie nie docierają, ale jestem w stanie zrozumieć i wyobrazić sobie, jak muzyka wywarła wielki wpływ na ludzi, na jego fanów, dlatego że ja na przykład uwielbiam muzykę Pink Floyd i w taki sam sposób ich muzyka przenosi mnie w inny wymiar, więc rozumiem ludzi i tylko szkoda, że właśnie ja też nie mogę tak odbierać jego muzyki. A teraz na zakończenie, czy masz coś do przekazania ojcu? Gdybym mogła powiedzieć, to, że mój ojciec powinien być dumny ze mnie, tak jak każdy rodzic ze swojego dziecka. Nie powinien mnie traktować, jakbym nie istniała.
każdego człowieka określa, można określić przez pryzmat swojego dziecka. To znaczy, jak ten człowiek traktuje swoje dziecko. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne w życiu. Również też powiedziałabym, że no, życzyłabym mu, żeby jego fani dalej jego uwielbiali i celebrowali jego muzykę. I mam nadzieję, że jeszcze napisze jakiś wspaniały przebój. Życzę mu tego bardzo. Okej. Dziękuję Ci za ten krótki wywiad. Do zobaczenia w przyszłości. Proszę.